Dziękuję, pani marszałek. Wysoki Sejmie. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller, zwany błękitnym generałem bądź generałem bez skazy, dokonał historycznych zaślubin Polski z morzem. Te zaślubiny były, są i pozostaną niezwykłym wydarzeniem historycznym w świadomości Polaków, Pomorzan i Kaszubów. Warto wspomnieć, że w roku 1930 uroczystości zaślubinowe miały wyjątkowy charakter. Z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej powołany był komitet honorowy, w skład którego weszli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, marszałek Józef Piłsudski, minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski. W obchodach wziął udział także generał Józef Haller, ksiądz Józef Wrycza i inni uczestnicy pierwszych zaślubin z 1920 roku. Po II wojnie światowej w realiach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pamięć o zaślubinach była żywa wśród Kaszubów, zwłaszcza członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Pucku. To oni od lat 60. ubiegłego wieku corocznie, mimo nieprzychylności ówczesnych władz, obchodzili kolejne rocznice. W 1970 roku zorganizowano dużą uroczystość w Pucku o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem księdza biskupa Mariana Przykuckiego z Pelplina i księdza Hilarego Jastaka z Gdyni oraz liczną grupą Kaszubów. Po 1989 roku zaślubiny są organizowane z udziałem Urzędu Miasta Pucka i okolicznych samorządów, Ligi Morskiej i Rzecznej, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pucku, a także parafii pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Pucku. Przedstawicielom wspomnianych instytucji, urzędom dziękuję za kształtowanie patriotycznych postaw wśród mieszkańców Polski, Pomorza i Kaszub. Niech setna rocznica zaślubin będzie doskonałą okazją do oceny, w jaki sposób zagospodarowaliśmy dostęp do Bałtyku i jak umacniamy naszą wolność i niepodległość. Polska morska niechaj trwa. Panie marszałek, Wysoki Sejmie, w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska oświadczam, że będziemy głosować za projektem uchwały Sejmu o ustanowieniu roku 2020 rokiem zaślubin Polski z morzem w Pucku. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję.